zbiórka na apel. Rajd, na moją komendę rajd, baczność. Patrolowi przygotują patrole do raportu. Spocznij. Raport. Czuwaj, drużyno komendant. Oboźny zlot. Harcmistrz Kuśmierczyk melduje uczestników 34. harcerskiego rajdu szlakami Jędrusiów na uroczystościach przy Momigile. Stan sprawdzony. Drochny i druchowie, czuwaj! Czuwaj! Spocznij. Baczność do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Wszystkich bardzo serdecznie na zlocie już 34. harcerskiego rajdu szlakami Jędrusiu. Pozwolicie, że przywitam osoby, które no właśnie to co roku są tutaj razem z nami. Oczywiście przede wszystkim to cieszę się, że to przede wszystkim jesteście tutaj. Zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy, seniorzy. Wszyscy ci, dla których rajd szlakami Jędrusiów jest ważnym miejscem w programie. To 75. rocznica bitwy, więc zobowiązywała nas do czegoś. Jak widzicie, jest zupełnie inaczej tutaj, w tym lesie. I muszę powiedzieć, że to wszystko zadziało się dzięki ogromnej determinacji pana Piotra Dygasa. Bardzo wam za to wszystko dziękuję. Bez was byśmy tego nie zrobili. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 listopada 2019 roku zamykam próbę na stopień przewodnika, przyjmuję w poczet instruktorów chówca i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego drucha Mateusza Stomporka, 82. Drużyna Harcerska Kubuś. Przyjmuję obowiązki instruktora Związku Harcerstwa Polskiego, powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Służby. Nie opuszczę samowolnie. Na wniosek kapituły odznaczeń przy chówcu ZHP Starachowice przyznaję odznakę zasłużony dla harcerskich rajdów świętokrzyskich druhowi przewodnikowi Mirosławowi Szwugrowi. Kapituła harcerskiej oznaki Jędrusie na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2019 roku podjęła uchwałę o nadaniu oznaki w formie plakietki drugiego stopnia druhowi podharcmistrzowi Pawłowi Szypulskiemu, harcerce Olej Julii Gross, samarytance Natalii Lamparskiej, przewodnikowi Antoniemu Kozak w formie plakietki trzeciego stopnia pamiątkowej, 5. Szumskiej Drużynie Harcerskiej Promień. Kapituła wyraża podziękowania za wkład w pracę dla środowiska jędrusiowego, trud i czas poświęcony dla kultywowania wśród młodego pokolenia legendy oddziału partyzanckiego Jędrusie i tradycji Polskiego Państwa Podziemnego. Zamykam próbę na harcerza i dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego drucha Eryka Hoffmana. Baczność! Czuwaj, podpisała harcerka Orla Julia Gross. Bardzo proszę o wystąpienie 15. Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej imienia Oddziału Partyzanckiego Jędrusia. Chciałbym wam przekazać medal, który wydali Jędrusi na 50-lecie powstania oddziału, żebyście za co tej drużynie, bo ta drużyna od 25 lat, przepraszam bardzo, chciałem raz, od 25 lat dba o tradycję tego oddziału. I przekazując ten medal, ja go otworzę i pokażę wam, bo jest naprawdę bardzo ładny i warty, żeby go wszyscy zobaczyli. Będzie dla was pamiątką i jednocześnie zachęcała do tej pracy codziennej z bohaterem drużyny. Dzisiaj też symboliczna data, bo to 75 lat od tamtych wydarzeń i myślę, że wyjątkowa chwila, żeby podziękować wszystkim tym, którzy od lat dbają o to, aby pamięć o czynach zbrojnych oddziału Jędrusiów, o tym wydarzeniu trwała. Druhny i druhowie, ten rajd to taki radosny patriotyzm nas wszystkich, ale też zawsze tutaj spotykamy się nie tylko po to, by uczcić pamięć Unaka i Kokoszki,
ale tak, żeby wspominać tych, którzy przez 34 lata razem z nami na tym rajdzie byli. Nie ma już z nami Mimiego, Gandiego, Tatka Łebka, Mizernego, Drucha Stefana Derlatki. Nie ma też z nami tych, którzy właściwie powinni być, ale są na innej służbie. Nie ma prezesa, nie ma Wioli Perek, Anity Spadło, Sylwka Seweńskiego i Kemota. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. Patność! Pod mogiłę odmaszerować. Rajd Baczność! Patrolowi przejmują komendę nad patrolami. Spocznij!